Czy wiesz, że w 2009 roku w punkcie obserwacyjnym Rock działy się dziwne rzeczy? Marines, gdy pogłębiali okopy, otrzymali od Brytyjczyków zawiadomienie o tym, że gdy wykopią cokolwiek, mają zostawić to na swoim miejscu. Marines uznali to za żart. Przez kilka nocy słyszeli dziwne dźwięki z radia, mrożące krew w żyłach krzyki, nagłe powiewy zimnego powietrza znikąd, włącznie z cichym szeptem w języku rosyjskim. Najgorszą sytuacją było zauważenie człowieka w oddali. Żołnierz chciał oddać strzał, lecz nie mógł go zidentyfikować przez termowizję. Co najstraszniejsze, człowiek ten nie oddawał żadnego ciepła, był zimniejszy jak środowisko za nim. Po spuszczeniu go z wzroku, na jedną sekundę przybliżył się o 100 metrów. Gdy żołnierz zdjął wzrok z lunety, zobaczył, że postaci nie było. Rozpłynęła się w powietrzu. To, co wykopali, to masa ludzkich kości. Dokładnie to kości rosyjskich żołnierzy, którzy zostali tam zamordowani.